czajniku ugotujemy 2 litry wody. Oddzielamy z główki czosnku 3 ząbki. Następnie odcinamy twarde końcówki, miażdżymy lekko każdy ząbek, obieramy i kroimy na 3 równe części. Na zimną patelnię wlewamy około 5 łyżek oliwy i włączamy pod nią średni gaz. Następnie wrzucamy tam pokrojony czosnek. Do średniej wielkości garnka wlewamy szklankę wody i stawiamy go na gazie. Gdy czosnek się zarumieni, wyciągamy go z patelni i zmniejszamy gaz. Otwieramy 2 puszki pomidorów i wrzucamy je na patelnię. Puszki przepłukujemy wodą i dodajemy ją do pomidorów. Gdy woda się zagotuje, przelewamy ją do garnka. Wodę solimy 1 łyżką soli. Dodajemy do niej paczkę makaronu i gotujemy go przez 8 minut. Pomidory rozgniatamy na mniejsze kawałki. Dodajemy pieprz, sól, bazylię i jeśli pomidory są kwaśne, łyżeczkę cukru. Na patelnię ścieramy 20 g parmezanu lub innego twardego sera. Po 8 minutach makaron odcedzamy, zostawiając około 200 ml wody w garnku. Makaron przekładamy na patelnię i gotujemy jeszcze przez 3 minuty, co chwilę mieszając. Na koniec dodajemy łyżkę masła. Makaron przekładamy do miski, posypujemy startym serem i odrobiną świeżej bazylii.